Boję się. If you push that button in, if you just feel there, feel my fingers, try and find a nice sweet spot. Yeah. Pow, smile. Cześć, witajcie na targach E3. Właśnie wróciliśmy z pokazu Project Morpheus, czyli okularów do wirtualnej rzeczywistości od Sony. Tak, to jest właśnie tam. Graliśmy w Eve Valkyrie razem, znaczy ja grałem i Head grał. Tak. Ja grałem też w grę Battlezone, która jest czymś w stylu takich tanków. No, czołgów. To jest tam taka seria. Podobno Battlezone to jest. Tak, znaczy, to jest podobno, właśnie ja o tym gra, nie słyszałem. Taka stara gra, która później była przez Microsoft między innymi rozwijana, też chyba, jeśli dobrze pamiętam. W jakiejś tam bardzo wyewoluowanej postaci. No ale mniejsza z tym, najważniejsze są te wrażenia z rzeczywistości wirtualnej i Morfeusza i myślę, że naszym pierwszym i wspólnym wnioskiem, jako że oboje nosimy pewien przyrząd, który poprawia, dokonuje korekcji naszego wzroku, jest to, że skonfigurowanie Morfeusza w okularach i bez okularów jest trudne i wymaga dużo czasu i tak naprawdę nie da się ustawić dobrego ustawienia okularów na głowie, żebyś miał dobrą ostrość. Bo chodzi właśnie o to, że jak masz tą pewną, taką bardzo mocno przytwierdzone te okulary do twarzy, to ostrość jest dobra. Jeśli troszkę nawet o pół milimetra ci się to przesunie, to już jest pewna, w pewien sposób się to rozmazuje. Tak, dokładnie. A tutaj mieliśmy do czynienia z... Właśnie nie wiem, czy ty miałeś to aż tak bardzo jak ja, ale tutaj wręcz na... Te okulary to... nie przesuwały się trochę mi, tak, one się po prostu ześlizgiwały, one spadały. Tak. Próbowaliśmy wielu różnych rozwiązań, co więcej ja też grałem bez okularów w Eve Valkyrie właśnie i szczerze mówiąc miałem ten sam problem. Bez tych okularów, nie bez okularów. Bez swoich okularów. VR. To by było dziwne. Tak, bez swoich okularów grałem i wtedy te okulary, ten Morfeusz też mi się zsuwał z nosa po prostu. I to już do takiego stopnia, że no, przestawałem identyfikować poszczególne obiekty, nie za bardzo wiedziałem. Nie chciałbym wchodzić w takie te, ale może mamy niewłaściwe nosy właśnie. Może. Do tej technologii. Może jest coś w tym. No ale tak czy inaczej, to w zasadzie nie przeszkadza, jak się gra gdzieś tam, ale przeszkadza, kiedy w grze pojawiają się jakieś napisy. I na przykład w Valkyrie gdzieś tam, one oczywiście nie musiałeś czytać tych napisów, ale tych napisów już, kiedy cię to troszkę zsunęło, nie było widać. No i to jest coś, co chyba jest trudno dostosować przy tej technologii, bo tak naprawdę to powinna ta soczewka się dostosowywać do ciebie, a nie, że ty musisz całym urządzeniem ruszać. I to jest na pewno coś, co będzie utrudniało taką spontaniczną przyjemność zabawy. Ja mam takie doświadczenie z obu tych gier, takie samo, że bardziej mi się podobała i bardziej mnie fascynowała zawartość, która była blisko mnie, a to wszystko, co było na dalszym planie, ale w teorii było najważniejsze, czyli pole bitwy w wypadku obu gier, przestrzeń kosmiczna czy tam arena, to szczerze mówiąc jakoś ani nie robiło wrażenia, ani mnie specjalnie nie interesowało. Za to szczególnie na przykładzie Battlezone'a to wyglądało tak, że byłeś w kokpicie takiego właśnie czołgu i tam kamery śledziły ruch twojej głowy, więc jeśli próbowałeś się przesunąć na przykład do jakiejś aparatury, do jakichś przycisków gdzieś tam, gdziekolwiek, to faktycznie się przesuwałeś, widziałeś je z bliska, one wyglądały bardzo fajnie. Wydawały się takie namacalne, no niestety nie dało się ich dotknąć, ale to było... Ja dokładnie to samo miałem na Superhocie, kiedy testowaliśmy Oculus Rifta, że tam... Tam się ocierałeś policzkami o naboje? Tak, każdy losowy jakiś tam element otoczenia, czyli jakiś, nie wiem, stała jakaś rzeźba, jakieś cokolwiek, to ja po prostu chciałem podejść i tylko się gapić na to z bliska. I to było najfajniejsze, co... To jest nowy fetysz, wirtualne ocieranie się o kokpit. Zresztą tak samo fajna rzecz była... w obu grach, że możemy się faktycznie obracać o 360 stopni, czyli mogłeś w każdym momencie obejrzeć się za... Do złamania karku. Tak, mogłeś się obejrzeć kompletnie za siebie, tam wszystko było na swoim miejscu, no i to też było, też było spoko. Ja muszę powiedzieć, że Valkyria mi się podobała o tyle, że grałem wcześniej w Elite Dangerous i tam widziałem, teraz jakby z perspektywy, grałem na Oculusie, dodam tylko, nie na Morfeuszu, ale z perspektywy tych dwóch prezentacji widzę, na czym polegał problem. W Elite Dangerous puścili mnie gdzieś tam w wolnym kosmosie, gdzie nie było żadnych punktów odniesienia, że był po prostu kosmos w oddali i jakieś statki i twój kokpit. I w zasadzie miałeś tylko te dwie tam, wiesz, poziomy głębi, tutaj twój kokpit i reszta. Tutaj pokazali to na przykładzie walki w otoczeniu jakiegoś rozwalonego statku, pełno wraków, pełno kosmicznych śmieci. Nie było czerni kosmosu, tylko jakaś biel, taka mgła czy coś tego typu. I dzięki temu o wiele lepiej się orientowałem w przestrzeni i o wiele bardziej widowiskowe to dla mnie było. A sama rozgrywka była całkiem dobra, całkiem fajna.
dlatego że trzeba było można było między innymi się rozglądać, żeby śledzić te myśliwce, które krążą dookoła ciebie, gdzie trzeba tam jakieś beczki wykonywać, żeby kogoś na celownik, że tak powiem, wyprowadzić. No i fajne było to, że też trzeba było patrzeć na przeciwnika, którego chciałeś namierzyć rakietami, więc teoretycznie mogłeś sobie lecieć w tą stronę, a patrzeć gdzieś tam i namierzyć wroga, który gdzieś tam po prostu próbuje cię z flanki zaatakować. Także no, muszę przyznać, że było to okej. Okay. Wykorzystanie tych okularów też wydaje się potrzebować przyzwyczajenia. To znaczy na początku ja na przykład byłem przyzwyczajony do tego, że mogę patrzeć tylko przed siebie. Obracasz się drążkiem. Tak, dokładnie. A tutaj no, jak już załapiemy, że faktycznie możemy się rozglądać i to potrafi pomóc w rozgrywce i zorientowaniu się w terenie, no to jest wtedy to się zaczyna robić o wiele lepsze. Ale staje się twoim asetem. Ale tak podsumowując to moje doświadczenie z tymi grami na Morfeuszu, to ja cały czas mam takie wrażenie, że najlepiej by tutaj wypadały gry, które mają wolniejsze tempo i nie skupiają się na zręczności czy jakichś umiejętnościach, tak. Bo takie zwykle gry tutaj dostajemy, trzeba w coś tam strzelać, trzeba się rozglądać szybko, te okulary coś tam spadają, nie ma czasu za bardzo, żeby się podelektować tym, że faktycznie jesteś w tym świecie. I tak jakby te okulary niewiele do takich gier zręcznościowych wydają się wnosić, ja bym właśnie wolał zobaczyć w końcu jedną z moich upragnionych, no na przykład właśnie, jedną z takich gier przygodowych z pierwszej osoby, w których po prostu chodzisz sobie po świecie i masz czas, żeby spokojnie przyjrzeć się wszystkiemu i po prostu wsiąknąć w ten świat, rozejrzeć tak, się. Tak, to by było dobre i też ma fajne różne takie aspekty gameplayowe, na zasadzie często w grach podchodzisz do... Znaczy potencjalne, często w grach podchodzisz do jakichś obiektów, które cię blokują jako postać. Z Morfeuszem mógłbyś zajrzeć na przykład do środka, tak, nie? Albo coś takiego. Tak, to jest fajne. To by było spoko. Ja muszę powiedzieć, że ta Walkiria mi się w miarę podobała, nawet mimo tego, że była ta zręczność, że była jakaś tam szybkość rozgrywki. Nie było to strasznie szybkie znowu. Nie. Chociaż no, przy tych szóstej beczce z kolei pod rząd, no, czułem zawroty głowy. I ktoś może powiedzieć, że to jest wada, ale tak naprawdę no... Ciężko powiedzieć, czy to jest wada, bo jeśli symulujemy robienie beczki z jakimś kosmicznym myśliwcem, no to jeśli zawróci nam się w głowie od robienia jakichś szalonych akrobacji, no to chyba tak powinno być w pewnym sensie. No, chociaż oczywiście raczej jest to jakieś niebezpieczeństwo, że może nam się zrobić niedobrze tej technologii, ale tak czy inaczej no muszę powiedzieć, że i w Valkyrie pozytywne wrażenie. Myślę, że mógłbym pograć w to więcej. Po skończeniu tej rundki miałem ochotę jeszcze pograć, no ale niestety wygonili nas. No cóż, miejmy nadzieję, że ewentualne problemy z ergonomią zostaną naprawione w najbliższym czasie. Oczywiście albo nasze głowy ewoluują. A na razie tak wyglądały nasze wrażenia z Morfeusza, także dziękujemy Wam za uwagę. Trzymajcie się, na razie. Cześć.